twórcy Stumble Guys totalnie przegięli. Do gry zostało dodane specjalne legendarne koło, gdzie jedno zakręcenie kosztuje 5 zł, ale masz tam aż 50% szans na trafienie nowych legendarnych skinów. I zgadliście, straciłem kilkaset złotych tylko po to, żeby to sprawdzić, ale zdarzało mi się, że na 5 zakręceń miałem 5 legend. Chcecie wiedzieć, jak ustawić to koło, żebyście wy także tak mieli? Co więcej, w tym odcinku potwierdziłem lub obaliłem aż 20 mitów, a jednym z nich jest to, że w grze posiadamy jeden skin, który nie waży absolutnie nic i dzięki temu przenika nad laserami, co potwierdziłem. Wylosuję 4 niki z komentarzy, które subskrybują kanał i wręczę im po 500 żetonów, ale obejrzyj to do końca. I widzowie, popatrzcie tylko na to koło. Mamy tutaj za 300 klejnotów jedno zakręcenie i naprawdę mnóstwo legend. To koło jest tak drogie, dlatego że każde jedno zakręcenie to 50% szans na nową legendę. I dlatego, słuchajcie, nie powinienem tego robić. Uwaga, patrzcie na to, 50 zł wydaliśmy na to 10-krotne zakręcenie i robimy to po to, żebyście wy nie musieli. Jedna legenda już jest. Ej, serio, jestem totalnie ciekaw, ile trafimy tutaj legend, bo może być naprawdę grubo. Jeżeli trafimy serio 5 legend w 10-krotnym zakręceniu, no to to koło ograniczone czasowo będzie przepotężne. Mamy na 3 zakręcenia już 2 legendy. Oczywiście, ja wszystkie te legendy mam i wracają do mnie żetony, których nie potrzebuję. Na 4 zakręcenia są już 3 legendy. Ej, chce ktoś te żetony? Bo ja naprawdę mogę, słuchajcie, to rozdać. Nie potrzebuję tego. 5, słuchajcie, zakręceń i 4 legendy. No, co jest? Ej, dobra, to koło jest mocne. Jest... Co? Popatrzcie na to. Nie, czekaj. Czy to jest jakieś 5 legend z rzędu, czy mi się tylko wydaje? No dobra, w końcu, słuchajcie, wróciliśmy na ziemię. Mamy jakieś epickie skórki, no bo naprawdę to było już za mocne. Serio, nigdy nie widziałem takiego koła w Stumble Guys, ale mamy 2 razy ten sam skin z rzędu. Nie, no proszę, daj jeszcze jakąś jedną legendę, żebyśmy wiedzieli, że to się opłaca. No nie, no naprawdę dajesz szambo nurka, mordo. Dobra, ostatnie zakręcenie, widzowie. Trzymajcie mocno kciuki, bo z tą bluzą Abratim zawsze wypadają dobre rzeczy i mamy to. Mamy legendę, a tym samym 6 legendarnych skinów. Ale chyba nie muszę tłumaczyć, że będziemy musieli sprawdzić to jeszcze raz. Widzowie, tak czy inaczej mam dla was mita. Pewnie wiecie, że skin Golden Banana ma buzię. No znaczy, czy wiecie, czy nie wiecie, teraz widzicie, prawda? Widać buzię, czy nie widać buzię? No jest takie Oczywiście ta sama sytuacja ma miejsce w wypadku skina Super Banana. Ma on buzię? Czy widzą państwo? Banana Guy także ma buzię i nie można temu zaprzeczać. Ale do tej pory każdemu wydawało się, że Diamond Banana nie posiada buzi. I ja też byłem, słuchajcie, w tej grupie ludzi, ale teraz to sprawdzimy, bo mit jest taki, że on ma buzię, nawet jeżeli nie widać na tej miniaturce. Uwaga, 3, 2, 1 i pach! Ej, ma on buzię! On naprawdę ma buzię, lol! Nie zwróciłem na to ani razu uwagi, bo zawsze, wiecie, zwracaliśmy uwagę, że on się tutaj kręci, że on jest jak lustro i tak dalej, ale on naprawdę ma buzię! Więc mit mamy potwierdzony. Ale jest jeszcze jeden mit związany ze skinami specjalnymi, a dokładnie chodzi o to, że słuchajcie, to jest babeczka i u niej widać oczy. My tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. Sprawdzaliśmy to, że jest to najszerszy skin, że zmienia mu się kolorek i tak dalej, ale nie zwróciłem uwagi na to, że on ma oczy. Serio, co prawda te okulary bardzo to zasłaniają, ale tak, ma oczy i nie dotykają te oczy twarzy. Widzicie? Tutaj idealnie widać, że te oczy odstają od twarzy. Tak samo, jak ma to miejsce w wypadku skina Orbi. No a najbardziej to widać na skinie Smoka, no bo on to w ogóle niczego się nie trzyma. I w ogóle taka ciekawostka, widzowie, jeżeli wejdziemy w te najstarsze skóreczki i mamy tutaj skin żołnierza, to widzieliście, że każdy żołnierz ma kartę do gry? Ja na to nie zwróciłem wcześniej uwagi. Wiadomo, pewnie widziałem to jakoś tak, no nie? Ale nie skupiałem się na tym, że tu naprawdę mamy kartę z asem. I jak popatrzymy na inny skin żołnierza, to popatrzcie, Private Davis też ma asa, normalnie kartę i to taką kanciastą. Lol, nie wiedziałem o tym wcześniej. Więc mit także mamy potwierdzony. I teraz mamy mocny mit, popatrzcie na to. Podobno na każdej z tych miniaturek widać za każdym razem Stumble Guy'a, czyli główną postać, ten najbardziej podstawowy skin. Uwaga, tam był. Był, słuchajcie, tutaj w oddali. Dobra, i teraz odpaliłem jeszcze raz, żeby się przyjrzeć. Na Blockdashu było, na Botbashu było i teraz, uwaga, tutaj też było. Też stały te skiny. Powiedzmy sobie szczerze, że jest to mit całkiem ciężki do sprawdzenia, bo to szybko przemija, ale na Honey Dropie widziałem, na Laser Tracer widziałem, na Blockdashu Floor Flipie też widziałem, słuchajcie, tutaj i tutaj także jest ten skin, więc podejrzewam, że jest na każdej mapie i możemy potwierdzić ten mit. Ej, a teraz jest naprawdę coś mega przekminionego. Słuchajcie, podobno każdy skin szkieleta ma nos poza skinem szkieleta walentynkowego. Serio, jestem dość mocno
zaskoczony, ale to możliwe, dlatego że ten walentynkowy skin szkieleta trochę inaczej był zbudowany. Dobra, jak sobie scrollujemy, to popatrzcie. Kapitan No Heart ma nos. No powiedzmy sobie szczerze, no to jest nos, przynajmniej moim zdaniem. Scrollując sobie w dół, dla przykładu mamy Dry Bonesa, który także posiada nos, no i analogicznie ten zielony Swamp Skeleton też będzie posiadał nos, no bo to jest ten sam skin, tylko oczywiście w innym kolorze. I też tą samą sytuację powinien mieć właśnie Crimson Skull. On także nos posiada, tak samo jak to pęknięcie w czaszce, że każdy skin szkieleta to ma. Ale jak zejdziemy sobie tutaj, to popatrzcie, Kapitan Goldheart, no powiecie, ej, nie ma, on ma totalnie płasko. Ale właśnie się nie zgodzę, nie wiem czy to widać na filmie, on ma mimo wszystko tutaj takie bardzo malutkie, ale załamanie. To wygląda trochę bardziej jak błąd, ale mimo wszystko, serio, ja uczciwie zaliczyłbym mu nos. Jest on zepsuty, ale powiedziałbym, że trochę widać. No tutaj to już w ogóle jest gigantyczny nos, więc jakby spoko, Skeletal Dragon, no to nie, chyba widać, prawda? A tutaj ziomal faktycznie nie ma nosa. Patrzcie, nawet Mary Skeleton, w ogóle ile my mamy szkieletów w tej grze, no nie? On nawet nos posiada, ale I Love Skele nie. Serio, on jest w ogóle zupełnie innym szkieletem od reszty. Niby taki sam, a jednak trochę inny, co nie? Naprawdę, serio, on nie ma nosa. I dopiero teraz zauważyłem, że pęknięcia na czaszce też on nie ma. Tej, jak to jest możliwe? Wszystkie inne szkielety mają normalnie pęknięcie, a ten ziomal ma idealną czachę. Co jest? Nie dość, że mit jest potwierdzony, to znaleźliśmy jeszcze nowy mit z tym pęknięciem. I do tego wszystkiego, pozostając w temacie szkieletów, to jest mega mocna przekmina. Słuchajcie, skin Havo Bonefield jest szkieletem i on, słuchajcie, nosa nie posiada, ale ma wąsy, więc jakby te wąsy mogą to zakrywać, dlatego jakby tutaj bym to zostawił. Ale jest taki mit, że słuchajcie, to jest dziadek wszystkich szkieletów i musimy zobaczyć, czy on jest w ogóle tak samo zbudowany, bo tak, ma, słuchajcie, po 3 palce u stóp i u rąk. Nie ma oczywiście rąk, które dotykają tutaj do klatki piersiowej jak reszta szkieletów, więc to się też zgadza. Niestety nie wiemy nic o pęknięciu czaszki, dlatego że ma kask. Ale patrząc na kształt czy miednicy, słuchajcie, czy nóg, czy tych żeber, no nie, tego po prostu jak wyglądają kości tego szkieleta, to mam wrażenie, że faktycznie to może być ich dziadek. Serio, jakby, no nie wiem, bo to twórcy gry by tylko wiedzieli, ale naprawdę tak może być. I wyhaczyłem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie popatrzcie, ten szkielet na przykład ma czyste stopy. Widać, słuchajcie, że tam jakby od dołu jak patrzymy, to te stopy są po prostu takiego samego koloru jak reszta skina. Ale tutaj ten ziomek Havo Bonefield, jak się przyjrzymy, to on normalnie ma, słuchajcie, brudne stopy. I nie chodzi mi nawet o cień, jak teraz sobie go obracam, tylko teraz, no popatrzcie, to nie jest biały, tylko szary. Wy ty, fy, gościu, umyj se stopy. On latał, nawet nie dotyka ziemi, to jak mu się to pobrudziło, nie wiem. Ale ma on brudne stopy, więc mit mamy potwierdzony. I widzowie, Treasure Island, tutaj słuchajcie, zarówno półfinał, jak i finał będą gierkami, których się totalnie nie spodziewacie. Nie będą to standardowe gierki, ale ja tutaj na tym właśnie Treasure Island chcę zobaczyć, jak będzie działał ten skin, który mimo wszystko dalej lata. Serio, on może być przegenialnym skinem akurat na tą mapeczkę, chociaż mamy tutaj dużo przeszkadzających kolegów, którzy bardzo chcą mi pozabierać dużo pieniążków i mi się to w ogóle nie podoba, wiecie co? Ej, tutaj na środku jeszcze nikt nie zgarnął tych pieniążków, no to let's go, czekajcie, ja sobie je tutaj zabieram, no jak są darmowe, słuchajcie, pieniążki, no to co, ja sobie biorę. Tutaj też jest darmowy pieniążek, więc let's go. Jak tam, słuchajcie, sytuacja na Icy Heights? Oj, już wiemy, że ten skin na Icy Heights to się czuje jak ryba we wodzie, więc sobie wbijamy tutaj, teraz tutaj na to, siemano, tutaj siemano i tutaj sobie od razu pachniemy, pararara, 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 dobra, już 27, teraz sobie pójdziemy tutaj, siemano, siemano, ujujuj, tutaj są, słuchajcie, aż 3, więc ciach, ciach, ciach i mamy 30, ej, lubię ten Icy Heights, naprawdę, lubię ten biomek Icy Heights, naprawdę, jakby on jest spoko, nie? Na tym akurat właśnie Treasure Island, Lyland, Lyland, dobra, tutaj dawaj mi te pieniążki, dawaj mi te pieniążki, już jestem, słuchajcie, pierwszy, nie? Już, słuchajcie, jestem pierwszy, ej, to Icy Heights naprawdę oddało, naprawdę, słuchajcie, trzeba uczciwie przyznać, mocno oddało. Jestem drugi, ale spokojnie, już w tym momencie jestem pierwszy i odzyskujemy, słuchajcie, naszą przewagę. Odzyskujemy, słuchajcie, naszą przewagę, naszą pozycję, tylko że tutaj nie ma pieniążków, ty! Ej, nie, naprawdę, jakby... Halo, dlaczego tu nie ma pieniążków? Dobra, strasznie dziwna akcja, nie? Strasznie dziwna akcja, bo widzicie, no tutaj na tym bombardmencie to nie ma co w ogóle siedzieć. No ja nie jestem w stanie tutaj nic zebrać. No to co? Wracamy na Icy Hajajaj i dawajcie, wrócimy sobie, słuchajcie, na Icy Hajajaj. Dobra, czyli polecę sobie tutaj nad... Uj, tutaj sypnęło, sypnęło groszem, widzowie. Sypnęło, sypnęło, dobra. Więc wbijemy się teraz tutaj, pod ziemię, dobra, bo tutaj są aż 3 pieniążki, dobra. Let's go, jest lecone, widzowie. Tutaj mamy 47 i teraz tutaj ciach i sobie tutaj zgarniemy. Okej, dobra,
zgarniemy sobie te, zgarniemy sobie te. Tutaj ładnie, pięknie, dobra, 55. Słuchajcie, nie zdążę na kolejne. No nie, bo on, patrz jak gdzie, jak on mi wyskoczył. Jak on mi wyskoczył, a ja bym zgarnął wtedy kole. Ja nie wierzę, ej, co jest z tym skinem nie tak jednak. Ale dobra, nie będziemy płakać, bo mamy nową mapeczkę Cannonball Chaos. Dokładnie tak, może przyjść tylko 8 osób, ale my mamy przepotwornie dobrego skina, więc może być, słuchajcie, ciekawie. Może być naprawdę giga ciekawie, ja w ogóle nie wiem, czy uda mi się tutaj to przejść, bo serio, jakby mam wrażenie, że w ogóle na tym trybie gry tą samą szansę mają boty, słuchajcie, i zwykli gracze. Tutaj po prostu tak strasznie mało zależy od ciebie, przez to jak to wybucha, jak to się, słuchajcie, rusza, no nie? Że jakby ty tak nic nie zrobisz i tak nic nie zrobisz, dobra. Bo, no widzicie to? Ja nawet tutaj nie byłem w stanie przejść. O kurde, ej nie, to jest za mocna mapka, słuchajcie, to jest za mocna mapka. Daj mi tutaj przeskoczyć, dobra. Teraz pójdę sobie tutaj. O nie, ale mnie zepta. O kurde, no ty, daj mi tu prze... No, daj mi tu prze... Dobra, idę sobie jak szefito, patrzcie, Bambito. Siup, siup, dobra. I tutaj, uwaga, jest bananiarz, ja... Dobra, może po prostu przejdziemy, co myślicie? Nie no, żartowałem, ja sobie tutaj się... Nie no, przechodź, kurde, ej nie, naprawdę, ten skin jest zbyt OP, nie? On jest zbyt OP, nie no, żartuję oczywiście. A no i teraz możecie ogólnie grać w tą mapę, no nie? Ona została dodana do Stumble Guys już tak publicznie. Ale grubo to będzie teraz. Mamy Laser Dash, nie spadnie, nie wolno, słuchajcie, tutaj spadać. I mamy skina, który na pewno nie pomoże nam w tej grze. Ej, ewidentnie on nam nie pomoże. Ale postaramy się, słuchajcie, postaramy się. Mamy tutaj śmigło, będzie ciężko. Mamy tutaj Czaja, mamy Kazika, słuchajcie. Ostatnio z Danielkiem, pamiętam, że wycisnęliśmy w ogóle rekord Polski na tej mapce, więc trzymajcie kciuki, żeby teraz było podobnie, no. Co prawda, z tym skinem wydaje mi się, że to wszystko jest trudne, jakby totalnie wszystko jest trudne, ale ja nie wiedziałem, że ten skin jest tak kozacki, naprawdę, no nie? No bo serio, on jest przegenialny. Znaczy, ciężki, ale bardzo fajnie wygląda to śmigiełko, let's go. Dobra, już dwie osoby odpadły, no ale wiadomo, że to będą bociki na samym początku, więc my sobie tutaj ładnie, pięknie przeskoczymy tędy. No i nasza klasyczna zasada. Za każdym razem, jak możesz bezpiecznie przeskoczyć laser, przeskakujesz bezpiecznie laser, no nie? Tak jak na przykład tutaj, tak jak, słuchajcie, na przykład tutaj, no nie? Za każdym razem, jak tylko się da, to po prostu przeskakujesz, dobra, okej. Okay. Czyli trzymanie się tutaj, słuchajcie, z przodu ma sens. Na pewno, słuchajcie, trzymanie się tutaj z przodu ma całkiem sporo sensu. O, yo, ej, moje śmigło w ogóle, słuchajcie, nie oberwało, widzieliście to? Ty, ono się nie zmieściło totalnie, a i tak był luz. I tak, słuchajcie, był totalny luz. Yo, dobra, tutaj to się dopiero już robi nieciekawie. Ej, naprawdę, jest bardzo już nieciekawie. Ale stoję w miejscu, słuchajcie, nie obija mnie, dobra, nie obija mnie, więc lecę sobie tutaj. Dajcie już potrójne bloki, słuchajcie, potrójne bloki będą zawsze... O, takie też, są dużym jakby odpoczynkiem, no nie? Serio, tutaj trzeba odpoczywać, to jest dobre określenie. Na tej mapce po prostu trzeba odpoczywać, bo jest wyjątkowo ciężko i wyjątkowo szybko. Tak, tu słuchajcie, wszystko się szybko dzieje, więc naprawdę trzeba całkiem szybko reagować, ale mocno nam idzie, widzowie, mocno nam idzie. Zostało jeszcze dużo osób, naprawdę dużo osób, więc jedziemy. Ojo, ojo. Tutaj, słuchajcie, będzie ciężko, dobra, tutaj zostaje w ten sposób. O kurde! Ale ja to przeskoczyłem! Ej, dobra, mocno! I że w ogóle jeszcze nikt nie zginął! Co tu się, słuchajcie, dzieje? I nie ma jeszcze potrójnych bloków? A my naprawdę długo już tutaj siedzimy. Ej, tak potwornie długo tutaj siedzimy. Widzowie, my mamy z 2 minuty i dopiero są pierwsze potrójne bloki. Dobra, walimy tutaj bananiarza Jana, żeby oczywiście mieć jakąś bezpieczną przystań. Okej, dobra, tutaj na to. Jaka giera! Jaka, widzowie, giera porąbana nam się tutaj trafiła. Wytyfy, nie? Naprawdę. Dobra, lecę sobie tutaj, oczywiście stopujemy się bananiarzem, teraz zeskakujemy sobie na dół i lecimy sobie, o kurde, ej, my zaraz za 3 minuty, no nie no, musiałem wygrać. Widzowie, mówiłem, że to sprawdzimy, więc sprawdzamy. Lecimy z kolejną dychą. 50 zł poszło na 10-krotne zakręcenie, ale sprawdzamy, ile legend trafimy teraz. Mamy, słuchajcie, drugie zakręcenie i 2 legendy z rzędu. W tamtej dyszce było legend 6, więc mamy tutaj możliwość jeszcze większej ilości trafienia, no bo popatrzcie, 3 z rzędu kręcenia i 3 legendy. Czy będzie czwarta? Czwarta legenda z rzędu. Ej, to jest totalna przeginka. To jest autentycznie totalna przeginka, że tego leci aż tak dużo. 5, słuchajcie, kręceń i 5 legend? Czy mi się tylko wydaje? Ej, bo może mnie zbagowało, słuchajcie, ale naprawdę, ta bluza Abra tym robi totalną robotę. Popatrzcie, ile tych legend wypada. Z drugiej strony, tak dużo kosztuje to klejnotów, że nie wiem, czy bym w ogóle, słuchajcie, w to wchodził. Być może, gdybym nie miał w ogóle skinów w grze, a miałbym sporo klejnotów, to bym spróbował sobie to koło
pokręcić. Ale w takiej sytuacji, kiedy na przykład masz dużo legend, to nie wiem, czy bym w ogóle w to wchodził, bo serio, no jakby bardzo to jest drogo. 275 klejnotów za jedno zakręcenie. Widzowie, mamy chyba w tym momencie 6 legend już w tej dyszce, a tutaj może być 7? Ej, nie wiem, czy to jest 7, nie wiem, czy nawet dobrze policzyłem, ale uwaga, mamy, słuchajcie, 7 legend i popatrzcie, 5 z rzędu. Widzowie, teraz na Turbo Temple sprawdzimy najgłupszy mit, jaki usłyszałem w życiu, ale sprawdzaliśmy już naprawdę głupie mity i one się potem sprawdzały. Chodzi o to, że ten skin ziomala, jeszcze w ogóle nigdy w życiu nim nie grałem, no nie, to on unosi się nad ziemią i przez to odciąża on wagę samochodu, przez to samochód jedzie szybciej. Szczerze, brzmi to strasznie głupio, naprawdę strasznie głupio to brzmi, ale sobie to sprawdzimy. Jestem naprawdę ciekaw, czy to faktycznie będzie działało, czy on będzie szybszy, no nie. Oczywiście, potem na kolejnych mapeczkach też mamy kolejne mity, które sobie sprawdzimy, ale póki co nie mam wrażenia, aby on był jakiś giga szybki, a z drugiej strony wyprzedza każdego. Popatrzcie, już jestem pierwszy, no nie? Być może właśnie przez to się po prostu nim lepiej jeździ, lepiej manewruje, no nie? Znaczy, nie wiem, czy akurat, słuchajcie, przez to, ale yo, udało mi się tu wjechać, a ja tutaj ostatni raz to byłem, nie wiem, pewnie w średniowieczu, no i wyprzedził mnie przez to ziomal, bo chciałem zobaczyć to miejsce. Ja nie wierzę. Kazik, nie wyprzedzaj mnie. Kazik, synek, spadł was stąd, dobra. Przeskakujemy go. I teraz tak, ziomal tam wjechał, słuchajcie, w przeszkodę, więc my wychodzimy teraz na prowadzenie, chyba że tam Kazik nas ten tego. No nie no, Kazik, naprawdę, ja cię bardzo ładnie proszę, ale idź sobie, synek. Dobra, teraz skręcamy ładnie, pięknie. Uj, dobrze wyprzedziliśmy, naprawdę, jeżeli on to wygra, a my serio teraz gramy z różnymi całkiem mocnymi graczami, no to będzie tylko dowód, że serio ten skin robi robotę. Oj, dobrze przeskoczył i teraz go śmigamy. Ale śmigamy typów, dawaj. Oj nie, Kazik złapał, słuchajcie, tutaj turbo doładowanie. Niedobrze, widzowie. Ale za to patrzcie, on teraz weźmie. Teraz, słuchajcie, ja specjalnie celowo nie biorę. I teraz, słuchajcie, biorę, żeby go tutaj dogonić. O kurde, walka, słuchajcie, do ostatniej sekundy będzie, no nie? Tak dosłownie, ale jazda. Dobra, dawaj mi szybkie tutaj doładowanie. O nie, chyba Kazik, słuchajcie, już z nami wygra. W ogóle my tutaj dublujemy typów, patrzcie na to. My teraz o nie, no skręcaj, patrzcie na to, ojo, ej, naprawdę, mega mocna walka, ale na moje mity jest obalony, bo wcale ten skin nie przyspieszał. I widzowie, teraz mamy Icy Heist, dlatego że mamy latającego skina, ale to jest jedyny skin, który naprawdę potrafi się unosić nad ziemią, no bo ma to śmigło takie jak helikopter, więc wiadomo, że on na pewno dużo lepiej będzie się utrzymywał tutaj nad ziemią, więc ja lecę sobie tutaj i teraz spróbujemy wejść sobie nim na tą górę, a przynajmniej taki, słuchajcie, jest plan. Nie wiem, czy to się, słuchajcie, tutaj, ty, patrz to, ej, naprawdę tym skinem to jest możliwe? Jakbym serio posiedział tutaj dłużej niż 20 sekund, to naprawdę to by mi się udało. Jeszcze nigdy żadnym skinem nie byłem, słuchajcie, tak blisko, żeby stać na tym szczycie góry. Ojo, ej, totalna masakra, naprawdę, jestem w gigantycznym teraz szoku. Ej, naprawdę, ciężko aż mi, aż, czekaj, jakby jak on to zrobił w ogóle, Ale sami widzieliście, on bez problemu wejdzie na górę, więc mit mamy potwierdzony, że on jest lżejszym skinem. I teraz, widzowie, Laser Tracer przeciwko naprawdę przekozackim polskim graczom. Oczywiście umówiliśmy się, że bez emotek, ale wiecie, jak to z nimi jest, no nie? Oni nie wytrzymają tutaj bez emoteczek. Ja oczywiście lecę sobie skinem latającym. Trzeba w ogóle sprawdzić nim przypadkiem, czy on nie przejdzie nad laserem, bo tak jak mówię, to jest pierwszy skin w ogóle w historii gry, który jest tak w pełni autonomicznie latający. Na zasadzie, że mieliśmy już latające jakieś tam skiny i tak dalej, ale on serio ma śmigło, ono się kręci, więc jakby są podstawy, aby myśleć, że naprawdę on się potrafi utrzymywać samemu nad ziemią, no nie? I trzeba będzie to serio ewidentnie sprawdzić, widzowie, no nie? Może akurat nie na tej gierce, no nie? Teraz to sobie powygrywajmy, siemano! Ale patrzcie w ogóle jakie... Ej, ja bym mógł ich, wiecie co? Normalnie śmigłem chyba przeciąć. Te ciastka mógłbym normalnie, słuchajcie, wziąć i przeciąć, jakbym tak jakoś zrobił, no nie? Ale jazdunia, bo ja mam naprawdę mocnego, dużego skina, a oni mają najcieńszego skina, jaki w ogóle jest dostępny w całej grze. Jakby dosłownie nie ma cieńszego skina niż te ciastka. Zarówno ten, jak i jeszcze taka babeczka jest, no nie? Taka ciasteczkowa babeczka jest, no nie? Taka jego baba. Dobra, przeskakujemy sobie na to, teraz sobie na to i teraz sobie na to. Dobra, mam tutaj Kazika, Kaktusa i Sęciaka. Więc siemano, teraz polecę sobie tutaj siemano i teraz polecę sobie tutaj. Póki co jeszcze w miarę sprawnie to idzie, no nie? Ale coś czuję, że jak jesteśmy w 4 osoby, to zaraz może być naprawdę już ciężko. Ogólnie ten skin uważam, że jest bardzo ciężki do Laser Tracer, dlatego, że bardzo dużo zajmuje tego ekranu, no nie? Serio, bardzo dużo zajmuje ekranu i ja nie do końca widzę, czy dobrze upadam, czy nie dobrze. Okej, powiecie, nie no, aber, ale to jest szczegół. No właśnie nie,
właśnie nie. Spróbujcie sobie nim zagrać, a ja mówię, gram nim pierwszy raz w życiu, bo byłem na wyjeździe, kiedy, słuchajcie, on wychodził, więc poprosiłem tylko Julii, żeby ona mi go po prostu kupiła na moje konto, no nie? I naprawdę mam wrażenie, że serio ciężko. Ciężko, słuchajcie, nim robić cokolwiek. Ale widzowie, nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, czy on serio przechodzi nad laserami. No bo popatrzcie, no ja sobie tutaj odpaliłem mapeczkę, mamy tutaj Krzysztof i teraz zobaczymy, słuchaj, czy on faktycznie przejdzie nad laserem. Serio, jakby nigdy nie grajcie tym skinem w Laser Tracer. Tyle wam powiem, naprawdę nie róbcie sobie tego. Ale ogólnie samo przeskakiwanie, wiecie, takie, że naciskam spację, no to dość logiczne, że działa, prawda? Jakby, czy kogokolwiek to dziwi, że to działa. Ale gorzej, słuchajcie, będzie, jeżeli zaraz, słuchajcie, on się tutaj popatrzy na to, spali. Uwaga, uwaga, testujemy to. Co? On nawet nie dotknął lasera, a już nie żył. Więc mi ty jest obalony i tak nim nie grajcie, bo się spali. Ej, autentycznie nie wierzę, że to robię, ale sprawdzamy to po raz trzeci, żeby się dowiedzieć, ile średnio będziemy dostawać legendarnych skinów. Zaczynamy od epickiego, więc już jest źle. To jest nasza trzecia dziesiątka. W pierwszej dziesiątce tego koła było 6 legend, w drugiej było już 7, więc czy idąc tym tropem teraz będzie 8? Jeżeli tak, no to trochę mocno. To będzie trochę, słuchajcie, mocno. W ogóle tutaj są, słuchajcie, takie niektóre skórki, nawet z tych epickich, które są dość rzadko spotykane, że naprawdę spokojnie mieć, no może nie mówię tutaj o T-Rexie, ale ten taki neonowa babeczka była, no nie? Taka, wiecie, w miarę nowy skin, chyba ze stycznia. O, tutaj była z takimi niebieskimi oczami, to całkiem spoko, znaczy z niebieskimi włosami, no nie? To jej chyba się nie dało kupić tak bezpośrednio, tylko ona była z koła, więc spoko, że tutaj ją akurat dodali. Ninja Kai, czyli legendarny skin, słuchajcie, ej, nie wiem niestety, ile mamy legend, ale na pewno bardzo mało, na pewno bardzo mało, bo widzę, że same epiki nam tutaj lecą, więc ewidentnie to 10-krotne zakręcenie jest dowodem na to, że nie warto, widzowie, nie warto chyba, chociaż może jeszcze się odkujemy, bo to jest chyba nasza trzecia albo czwarta legenda dopiero, więc uwaga, 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 nie no, naprawdę same epiki tutaj lecą, co jest grane, to jest chyba już ostatnie zakręcenie, widzowie, więc może chociaż teraz będzie legenda, okej, i mamy Walkirię, widzowie, i tym samym, ej, 6 legend, to w sumie mamy 6, to nie jest źle.